Tam mamy małe wytłumionko. Witajcie kochani, zobaczcie w jakim jestem magicznym miejscu. Dzisiaj po prostu to jest wielki cud, co się wydarzyło. Na mojej drodze stanęła Agnieszka Brzesko, bardzo dobrze znana nam aktorka. Zobaczcie piękną kobietę, piękną duszę. Jak ten internet to wszystko pięknie krzyżuje obecnie, powiedz Aguś, prawda? Jak się otwierają serca, to od razu pojawia się taka chęć spotkania już osobiście, już tak doświadczenia siebie w pełni. Zadziało się na pstryk tak naprawdę, bo dosyć ostatnio intensywnie pracowałam w przestrzeni swojej, internetowej. I słuchając jednego z twoich filmów, natknęłam się na informację: spróbuj dołączyć do moich znajomych. Czasami oczywiście cytuję, ale teraz czasami czyszczę listę swoich znajomych i może akurat dołączysz. I zrobiłam pstryk i internet zrobił pstryk prawie natychmiast. Także w zasadzie nasza komunikacja rozpoczęła się na początku tego tygodnia, a jest koniec tygodnia i jesteś u mnie, także... Tak, w ogóle, słuchajcie, to są takie rzeczy już teraz dla jednych naturalne, dla innych są to właśnie to, co nazywamy cudami, ale generalnie ja już miałam od jakiegoś czasu zaplanowany wyjazd tutaj w to miejsce urocze. Nie co prawda do ciebie, ale w zupełnie innym celu i się okazało, że w tym tygodniu się wydarzyło to, że jesteśmy tutaj. I słuchaj, no jesteś też takim dopełnieniem mojego marzenia, ponieważ ja mam zawsze takie marzenie bardzo, bardzo głęboko poznać ludzi, a ty wybrałaś na swojej drodze taki zawód, który po prostu jest niezwykle wymagającym zawodem. Ja tak kocham ludzi, się zawsze zastanawiałam, jak to, że aktor wciela się w jakąś rolę, jaki to ma wpływ na jego wszystko, na jego ciało, bo przecież w ciele ta postawa się manifestuje, na jego umysł, na jego później relacje, na jego emocje. Opowiedz nam w ogóle o tym, jak to jest, bo na pewno też już wiele postaci, wiele emocji, także... A, z czego by tu zacząć? Zacznę od środka. Wszystko polega na emocjach, tak jak w życiu, tak i na scenie. To, co ostatnio sobie bardzo często powtarzam, to, co na zewnątrz, to i wewnątrz, i odwrotnie. I też jest tak, że próbuję podzielić się swoją radością nieprawdopodobną, ponieważ ta moja praca w przestrzeni serca przyniosła efekt taki, że otworzyłam się brama, właśnie brama serca, przestrzeń serca i teraz już jej nie zamykam, więc ta energia po prostu przeze mnie przepływa tam z powrotem. Jak to mówi ostatnio mój mąż, no trochę czuję się zaniepokojony. Cóż to się z tobą dzieje? Oczywiście wyraża to w swój charakterystyczny sposób, ale faktem jest, że mam jakiś taki lekki, można by to nazwać, odlot, ale właśnie związany z tym przepływem energii. Tak samo jak teraz otwieram się na, czy też jestem otwarta cały czas na tę energię i jakby też swoją daję, więc czuję takie flow. Spróbujcie sobie wyobrazić coś takiego, jak się zakochujecie i ten młot cię dobija nagle, cię dobala, dopada cię. Słuchaj, no ja i to jest ta energia. No tak, ja jestem tego, żebym przykładem, ja sobie mówię, że po prostu jak jesteśmy architektami swojego życia, ale też mamy odwagę być archeologami naszego życia, to dzieje się tak, że w takich czasach, jakie są teraz, naturalnie już szybciej wykreowaliśmy sobie przestrzeń i ja akurat jestem w takiej fazie, bo spotkałam kogoś, kto jest mi bardzo bliski, mojemu sercu, fantastycznie się wspólnie bawimy, kreujemy, wszystko nam dobrze wychodzi, dużo radości, lekkości, umiejętność rozmawiania na trudne tematy, wszystko, wiesz, na co czekałam całe życie, a dostaję jeszcze dużo, dużo więcej, więc zobacz, wykreowałam sobie jakiś czas temu, myśląc o tym, jak chciałabym się czuć przy kimś, tak piękny scenariusz, że obecnie to tylko się wzruszam i chcę się płakać, bo dosłownie przyjeżdżam z podróży, to mam przygotowane miejsce,
żeby się położyć w bardzo komfortowej pozycji. Dlatego przychodzi mama mojego obecnego wybranka, mnie przykrywa kocykiem. To jest niepojęte, co mnie spotyka. To jest niepojęte, jak jestem zaopiekowana, zadbana. Także dzielę się tym specjalnie, bo ja wiem, że teraz to, co my zawieramy między słowami i powołujemy, bo nic nie planowałyśmy, to jest zapytane spontane, to jest zapisane i każdy to poczuje, tą energię. I chodzi o to, żeby się dzielić dobrymi nowinami. Dobrymi nowinami. Dokładnie, tak, dokładnie. Także ja to bardzo mocno utożsamiam z tym, jak mi wychodziło podejście do zawodu. Tak jak pamiętam, bo ostatnio trochę mniej tego zawodu uprawiam, ale tak jak z jazdą na rowerze, pływaniem i tak dalej, jest to po prostu we mnie i cały czas jakby to odczuwam, bo na scenie, a w większości moje życie zawodowe było na scenie, jest tak, że musisz pamiętać o trzech rzeczach. Kim jesteś, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz, jaki masz problem tak naprawdę. Jeszcze, czyli wejście w konflikt. Wejście, zazwyczaj jest tak, że jest to konflikt, bo emocje, uczucia, miłość, romans to też jest konflikt. Dramat, tragedia, konflikt. Farsa, konflikt, totalny konflikt, nieporozumienie i tak dalej. Więc niezależnie od tego, w jakiej konwencji jesteś, czyli jakimi narzędziami się posługujesz, strasznie płaczę, ale nie wiem, czy ci pisałam, że muszę przez ten tydzień sobie popłakać, żeby, że tak powiem, będąc z tobą, nie płakać. Te energie są takie piękne. Wylewa się po prostu. Tak więc jesteś na scenie, budujesz sobie, kim jesteś, bierzesz z siebie, z ludzi, z obserwacji tego, jak postrzegasz ludzi, świat. Dopasowujesz sobie te puzzle, że tak powiem, i układasz obraz tego, kim jesteś, przez nieustanne powtarzanie tekstu, który wkładasz sobie w słowa, ale ubieranie tego w emocje tak naprawdę, bo wracając na przykład do roli, której bardzo dawno nie grałam, muszę sobie przypomnieć emocję, która była na scenie i tak naprawdę rolę mam w nogach. Czyli nie walnę ci tekstu na pstryk teraz, ale jak wejdę w przypomnienie tego, co było na scenie, do kogo mówię, jaką miałam emocję, mogę natychmiast ten tekst powiedzieć. Wow, ale dobre. Rozumiesz. Czyli zobacz, jakie powiązanie z ciała, to co cały czas mówię, ciało, oddech. Tak, absolutnie. Wszystko. Absolutnie. Dobre. Absolutnie tak. Zobaczcie, kochani, jaka wiedza płynie z doświadczenia. I dla mnie jest to naturalne. Natomiast tak jak zaczęłam mówić o tej przestrzeni serca, dla mnie co jest. Sytuacja, która jest dla mnie teraz oczywista, czyli to nieustanne bycie w radości, miłości, spełnieniu. Bycie tu i teraz, pomimo tego, że wykonuję jakieś tam czynności dnia codziennego i komunikuję się z ludźmi, ale gdzieś tam tu mam taki backup, po prostu mam taką wielką świątynię, wielką, olbrzymią przestrzeń, kosmos, można powiedzieć, tych emocji, tych uczuć, które mi się zwalają i które oddają, bo to działa też jak sprzężenie zwrotne, jak na scenie, też emocjonalne. I teraz, w zależności od tego, jakiego mam partnera, czyli z kim się komunikuję, czy ta osoba, która jest ze mną, jest tak samo nastawiona szczerze do tego, co robi i szczerze do tego, że wchodzi w postać i do tego, czy szczerze potrafi wyciągnąć z siebie emocje i przełożyć to właśnie przez emocje, które ma albo w sobie, albo z obserwacji, ale je umiem zaadaptować do siebie. Identyfikować. Na przykład nie jestem mordercą, a grałam balladynę. I teraz trzeba się, że tak powiem, zaadaptować do sytuacji, gdyż zabijam swoją siostrę Alinę. Notabene dziękuję wszystkim Alinom, z którą grałam, bo miałam ich kilka w balladynie. I
bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, ponieważ tak naprawdę trudno jest grać Alinę, bo to jest postać, która pojawia się na chwilę na scenie, więc... ale jestem wdzięczna, że mogłam z Wami chociaż chwilę poprzebywać. Dziewczyny, bardzo dziękuję. Skąd mam wiedzieć, jak się czuje osoba, która zabija? Skąd mam wiedzieć, jak się czuje, tak na dobrą sprawę, dziewczyna, młoda dziewczyna, pełna ambicji, piękna, którą rozpiera energia, która nie może sobie poradzić ze swoimi emocjami, ze swoim temperamentem, z charakterem tak na dobrą sprawę i dochodzi do sytuacji, kiedy tak naprawdę przypadkowo ją zabija, bo albo nieprzypadkowo. Zawsze miałam ten właśnie, wróciło do mnie roztrząsanie, jaki ja mam tak naprawdę stosunek do tego, co robi w postaci. Mhm. Czyli tak de facto, czy to mi się zrobiło, czy też gdzieś tam, kto to zrobił tak na dobrą sprawę? Czy mi się przypadkowo zrobiło, czy to przestrzeń, że tak powiem, nadziała mi Alinę na nóż, czy też chciałam tego podświadomie? No, Tyle jakby wersji tej samej chwili na scenie. Czyli można napisane, bo pozostawione znak zapytania, każdy może sobie interpretować jak chce. Dokładnie. A na tym polega też życie. Dokładnie. Tak, także... dokładnie, dlatego chcę... Już po prostu czekałam na tę rozmowę, zdaje się, bo mogę powiedzieć o czymś, co jest nieprawdopodobnym zaszczytem tak naprawdę i dziękuję Panie Boże, że mnie obdarowałeś taką, a nie inną drogą życiową, bo tak naprawdę scena intensyfikuje życie i na scenie, w filmie, jakkolwiek będąc, można... naturalnie się dopalić, można powiedzieć, a propos, czyli nie używając używek, bo takie nazywamy, przez energetykę mojego ciała, mojej energii, oddechu też, absolutnie się z tym zgadzam, to jest dla mnie świątynia w ogóle. Jeśli chodzi o kwestię oddechu, to jest to cały obszar, o którym mogłybyśmy nagrać tom godzin. Tak. To jest coś i coś, czym też chciałabym się dzielić, bo to jest bardzo, bardzo dla mnie podstawa też. Absolutnie. Oddech! Jak widzisz, opowiadam o tym i zaczynam się tym emocjonować. Więc przez to, że też przypominam sobie emocjonalnie, mam pamięć w ciele, w komórkach, tych wszystkich emocji, które tak naprawdę sobie wytworzyłam i zostawiłam na scenie. I teraz, mając partnera, który też potrafi coś takiego zrobić w sobie i wie, o czym mówi, i potrafi zaskakiwać nie tylko mnie, ale też siebie w roli, którą gra, bo tak często się zdarzało, że Panie Boże, bardzo Ci dziękuję za tych wszystkich cudownych partnerów, których miałam na scenie, bo wtedy się mówi, mam z kim grać. A, rozumiesz? Mam z kim grać, mam do kogo grać, mam coś takiego, że to się robi taka potworna silnia, bo tak, ja wytwarzam swoje, zaskakuję sama siebie na scenie, emocje mi zaskakują. On wytwarza swoje, potrafi sam siebie zaskoczyć, bo nagle mamy taką schizofrenię, czyli wychodzenie, będąc tu i teraz wychodzisz z siebie na chwilę i to jest wejście pomiędzywymiarowe, bo widzę, że on wyszedł i obserwuje siebie i sam siebie zaskakuje. I ja też to miałam na scenie, czyli wyobraźcie sobie, że tu i teraz kilka poziomów, jestem na scenie, jestem nabuzowana, bo sama siebie nakręciłam w emocjach. Stoję ja na scenie, ja jako ja obserwator, ja obserwująca emocje, które przepływają przeze mnie do ludzi i widzę, jak oni mi oddają emocje, ponieważ ich chwyciłam za gardło. Wszyscy teraz siedzą i nie oddychają, ponieważ obserwują stan emocjonalny mój, przetwarzają go przez swoje stany emocjonalne. Rozumiesz? I teraz oni zatrzymując wręcz oddech, bo tak jest, że nie tylko, że nie gadają, oni nie oddychają.
Bo są, były takie chwile. Są, mówię, bo czas istnieje, rozumiesz, tak. I ja te chwile chwytam, rozumiesz? Ja te chwile chwytam i mam ich wszystkich za gardło. I w tym momencie to wszystko stoi, jak w Matrixie, a ja sobie po prostu tańczę wokół tej całej postaci, obserwuję. Tu stoję ja, tu stoi mój partner, tu świeci światło, tam siedzą ludzie. I to wszystko nagle, wiesz, się zatrzymuje po prostu. No i oczywiście potem lecimy dalej. Także, tak samo jest w życiu. Jeśli masz przed sobą osobę, która jest szczera wobec siebie, potrafi być szczera wobec siebie. I teraz bardzo było dużo momentów w moim życiu takich, że nie byłam szczera wobec siebie i też tym samym nie byłam szczera wobec swojego otoczenia. Więc takie doświadczenie też mam. Też mam doświadczenie bycia przyciśniętym do ściany, w totalnym strachu, w bezdechu, w panice, w dusznościach. W byciu takim, jak mi się nazywał, ten, który pierścienia nie chciał oddać, Golub, tak? Tak. Więc takim potworem, utopionym w strachu. Tak też jest. Natomiast scena pozwoliła mi na kilka żyć po prostu. I jest to też rodzaj narkotyku, bo jak pewnie wiecie, aktorzy mówią o tym, że scena potrafi być narkotykiem, bo właśnie tęskni się za tym przepływem energii tak naprawdę. I aktorzy bardzo często przychodzą do zawodu po to, żeby ktoś ich kontrolował, bo szukają miłości, a tak naprawdę walczą z uczuciem, które mylą z miłością, czyli z uwielbieniem. I to nie jest miłość. Jest to jakby namiastka. Także mówię o tym, ponieważ też w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że scena jest dla mnie formą terapii. I na scenie też mogłam wywalić wszystkie swoje potwory z życia. Także też dosyć chyba szybko zauważyłam, jak mi się ciało zachowuje w postaci, jak rezonuje z tym, co sobie wytwarzam, budując obraz tej postaci, jak chodzę, jak oddycham, jaki mam ciężar ciała, jak ciało mi się porusza, co mi przeszkadza, gdzie kłamie. A propos kłamstwa jeszcze na scenie właśnie, to jest cała sfera tego, że ja czuję, że mi ciało kłamie, bo czuję, że w tej postaci nie tak, a inaczej, że szukam jakby też ułożenia komórkowego, można powiedzieć, w tego, jak ma postać wyglądać. Także a propos jeszcze, tak powiem, balladyny, miałam też okazję akurat w tym spektaklu grać trzy postaci, więc przeszłam przez Kierkę, balladynę i matkę. I dopiero z perspektywy tych postaci innych mogłam zobaczyć, jak ciężko jest grać tak naprawdę balladynę. I też jak ciężko jest się wyzwolić z postaci balladyny, grając matkę, bo grałam tak naprawdę sama ze sobą, grając w scenach matka balladyna. Ciężko mi się było oderwać od postaci balladyny i przejść jakby do ciężaru tamtej postaci, do zmiany, do
emocjonalno-fizycznej zmiany. Ale z drugiej strony można było przez to wejście w cudze buty, czyli w tym przypadku w buty nowe, bardziej z punktu balowy poczuć tą rolę i jednocześnie zagrać zdecydowanie lepiej obie role. Bo jest to głębokie zrozumienie. Zobaczcie, teraz spotykamy się niby przypadkiem. Wiemy już, że tego uśmiechamy, ale wszystko, o czym trąbię tyle lat, co pozbierałam, słyszę tutaj, po prostu płynie do innego doświadczenia. My w życiu oczekujemy cudów, jakichś nie wiadomo, gdy tymczasem cały czas mówimy o tym, że ciało jest tym cudem, tą informacją, która nie kłamie, on po prostu mówi albo czasami już krzyczy, że oddech bardzo dużo może powiedzieć, że umysł, to co na wielu planach może się wydarzyć, dokładnie to samo dzielę się z ludźmi tym samym. Naprawdę, aż po prostu fruwam, kiedy widzę to, co zebrałam w życiu, i że wszystkie drogi prowadzą do tych samych odkryć, do tych samych prawd, do tej prostoty życia. Przy tym całym naszym zawirowaniu, że czasami tak dalece musimy się zatracić w jakiejś roli, żeby tak naprawdę odkryć siebie. Dlaczego się teraz uśmiechasz? Coś niesamowitego. Bo po prostu tak uwielbiam sposób, w jaki robisz i tekst twojego głosu. I mam to teraz na żywo. Kocham cię! Po prostu siedzę tutaj i ledwo słyszę, co mówisz. Bo to też jest właśnie ważne. To jest nieprawdopodobnie ważne, jak można czarować głosem. I to też jest domena aktorstwa. Ale tak na dobrą sprawę, jeśli to wynika naturalnie z ciebie, bo wynika z konglomeratu tego, jak właśnie teraz, z kim jesteś, co chcesz powiedzieć, do kogo mówisz. Czyli głos naturalnie się tutaj układa, zmienia i tak dalej. Więc jakby smak swojego uczucia też poprzez głos oddajesz. Tak. I to jest przepiękne. To jest też niesamowite, bo na przykład w rozmowie ja mam inny głos, ale jak siadam do medytacji, to jak gdyby natychmiast ktoś to może odbierać właśnie jako coś wyreżyserowanego albo jakkolwiek. A tutaj chodzi tylko o to, że my mamy odpowiednie połączenia neuronalne ze sobą zapisane i ta sytuacja, kiedy ja siadam i wiem, że to jest czysty przekaz, to ona wywołuje we mnie doświadczenie takiej barwy głosu, natychmiast to samo klika. Wielokrotnie jest tak, że rozumie dosłownie lecą po policzkach, kiedy mówię rzeczy, których nie zaplanowałam, nie ułożyłam, one naturalnym przekazem idą. To jest takie, co, ja jestem wdzięczna za to, że ja mogę coś takiego w ogóle przeżyć. Ale wracając kochana do ciebie, wiesz co, mam takie jeszcze jedno pytanie. Nie biorąc pod uwagę, żebyśmy odeszli od tego dualizmu i przestali nazywać, że coś było dobre, coś było złe. Bez właśnie tej hierarchii, jakbyś powiedziała rolę, która najbardziej cię zatrzymała i dlaczego ona i jaką wartość dla ciebie największą odkryła w takim kontekście. Bo to może być, wiesz, rola, która była wyzwaniem, albo ta, która odkryła jakieś takie oblicze dla ciebie dotąd nie nazwane w tobie jeszcze nawet. Ciężko mi powiedzieć o jednej roli. No tak. Różne sfery przepracowywałam sobie w różnych rolach. Na przykład baladyna, dlatego mówiłam baladynie, bo i też niedawno ją, stosunkowo niedawno grałam. I też ona pozwoliła mi właśnie na rozgrzebanie wielu sfer emocjonalnych, można powiedzieć. Właśnie, bo jakby proces dojrzewania tej postaci jest taki nieprawdopodobny, z cudownej, krzepkiej dziewczyny, właśnie energetycznej, z ambicjami, pięknej i tak dalej. Przechodzi przez etap morderstwa, który absolutnie ją zmienia i wytycza jej kierunek w życiu. Od dziewczyny, która uciekała po krwawym z domu,
miejsca, żeby się z nim spotkać, że tak powiem, nad jeziorem. Przechodzi w sfery, o których by mogła w ogóle nawet nie wiedzieć, że mogłaby sobie o tym pomarzyć. Czyli sytuacja, przestrzeń, a w zasadzie Coplana stawia ją w takim, a nie innym kontekście. Nie księcia tylko, no nieważne, w każdym razie władcy tej krainy z zamkiem i tak dalej, i tak dalej. I nagle stawia ją w roli władczyni królowej. I ona się w tej roli w zasadzie nie spełnia. Znaczy nie wie, jak sobie poradzić, więc no, ta postać jest tak bogata, bo pokazuje jak absolutnie stosunek do siostry, kiedy stawiana w sytuacji, pokazuje tak naprawdę swoje własne oblicze wobec siostry, którą wydawało jej się, że ją kocha. I prawdopodobnie kochała, ale w momencie, kiedy to ona może mieć tego Cadillaca, no to teraz to się okazuje, że jednak ta miłość do siostry już uleciała, miłość do matki. Że tak naprawdę to były gdzieś tam, nie trampoliny to może nie, ale osoby, które łatwo jest jej porzucić, że natychmiast zdradza męża z jego tam dowódcą wojsk, dowódcą straży, że może go zabić, że jakby jedno morderstwo ciągnie za sobą po prostu cały łańcuszek morderstw. I że siadając na tronie, kiedy słyszy, że będzie sędzią w sprawach różnych ludzi, czyli sędzią w sprawie Filona, który znajduje ciało Aliny, nie może jej przywrócić do życia i domaga się sprawiedliwości, bo ktoś zabił tę Alinę i ona mówi, tak, jest winna, więc wiesz, kto to uczynił. I tam już teraz nie pamiętam, musiałabym oczywiście powiedzieć Fenocję i tak dalej. W każdym razie jakby mówi sama o sobie na tym sądzie, bo ci ludzie, którzy przychodzą do niej, to są osoby, które są jakby związane z jej czynami. Jest Filon, jest ten dowódca straży, który jest otruty przez nią, jest matka na końcu i ona wszystkich wskazuje na śmierć. I na koniec jest zapytana o to, na co wskazujesz tę, która uczyniła takie straszne rzeczy swojej matce. Bo jakby ta matka jest kluczowa w tym momencie, znaczy w całej tej sztuce. I ja. No właśnie. I ona mówi o tym, winna jest śmierci. I Bóg ją wtedy każe, czyli jest ten piorun z nieba, ale teraz ja mam dreszcze, ale jakby sama na koniec jest ten błysk szczerości wobec siebie, czyli sprawiedliwie osądziła sama siebie. Tak, winna jest śmierci. Narobiłam tyle strasznych, złych rzeczy, popełniłam jakby idąc za jednym, zobacz, jedno kłamstwo może wyzwolić cały łańcuch kłamstw, tylko dlatego, że nie chcesz się przyznać do pierwszego. Dobra, ale zakończmy to tak, że słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne spotkania. Ostatnio mam same takie cudowne spotkania i można byłoby tego wszystkiego nie powołać, bo po prostu z góry zadecydować, że nie mam na to czasu. Więc jeżeli coś do Was przypływa i Was zatrzyma tutaj, to wejdźcie, przeczytajcie, warto. A jak Was tutaj zatrzyma, pójście, bo to znaczy, że zbędna informacja. Właśnie chciałam jeszcze taką ważną rzecz powiedzieć na koniec, bo próbuję to teraz sprzedawać wszystkim. Tak. Coś właśnie, co ostatnio do mnie przypłynęło i to jest tak jak z tymi otwartymi wrotami przestrzeni serca i energią, która przepływa i wraca i to się absolutnie wiąże. Nie myśl o tym, jak chcesz coś zrobić, czyli nie szukaj sposobu na zrobienie, tylko pomyśl, co chcesz zrobić. I to Wam wszystkim przekazuję. Coś, czego się uczę tak na dobrą sprawę, bo cały czas łapię się na myśli, no dobra, jak ja to zrobię? I łapię się na tym, nie jak,
co? A to samo przyjdzie, bo robiłam eksperymenty właśnie też ostatnio, jakby świadomie nadając sobie, macie efekt tego eksperymentu, świadomie nadałam sobie, chcę się z tobą spotkać, muszę się z tobą spotkać. I na mnie miała 3 dni? Natychmiast po prostu. Bo to słuchajcie, ale też... żebyście za poważnie tego nie wzięli do siebie. Nie chodzi o Cadillac. Bo pewnie u każdego się nie pojawia. Dziękuję ci, kochana, za te wartości, za tą piękną historię, jestem oczarowana, słuchaj. Na cudowny wywiad, dziękuję ci za zaproszenie do swojego pięknego domu, poznanie męża i tej bliskości. Słuchajcie, kochani, no po prostu róbcie to, co kochacie. Zobaczcie, jak wiele można wynieść z tego, że robi się rzeczy, które się kocha. No ta droga, którą dzisiaj poznaliśmy, bezcenna, bezcenna. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Miłujmy się. Wszystkiego dobrego. Miłujmy wszystkim się. No. Pa! Mam nadzieję, że chłopaki tak się rozgadały. A nie wiemy, czy Bosko myślałam, że...